Witam Państwa w relacji z pierwszej rundy wirtualnego rajdowego Pucharu Polski 2020. Na zewnątrz koronawirus, bądźcie bezpieczni, zostańcie w domach, upalajcie odcinki, a my zaczynamy relację. Pierwszą rundą wirtualnego rajdowego Pucharu Polski był memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. Krótki, bo liczący sobie zaledwie 38 km OS-owych, składający się z 8 odcinków specjalnych rajd, rozpoczął się podwójnymi przejazdami przez odcinki Podolany i Sawa. Następnie rywalizacja przeniosła się do centrum Wieliczki, gdzie zawodnicy zapewnili widzom sporo emocji podczas podwójnych przejazdów przez cztery techniczne odcinki ulokowane w samym centrum tego urokliwego miasteczka, gdzie odbyła się również ceremonia zakończenia rajdu. Prognozy pogody wykazały opady deszczu, więc auta stawiły się na starcie z założonymi oponami na mokrą nawierzchnię. Aura bywa jednak kapryśna i deszcz spadł dopiero przed drugim odcinkiem specjalnym, powodując irytację kierowców. Obniżona przyczepność na suchym asfalcie podczas inauguracyjnego OS-u WRPP dla niektórych zawodników okazała się zgubna. Oto Renault Clio załogi Michał Idzikowski, Niki Grist, którzy swój udział w memoriale zakończyli właśnie już na pierwszym odcinku. Zaczynamy klasą RC4. Samochody napędzane na przednią oś o mocy nieprzekraczającej 200 koni mechanicznych rozpoczęły memoriał. Ujęcia pochodzą z odcinka Sawa 1. Był to drugi odcinek specjalny. Kuba Niemiec, zawodnik na co dzień startujący realną Hondą Civic, pojawił się na trasie memoriału w Peugeocie 208 R2. Po drugim odcinku zakotwiczył się na czwartej lokacie, po piątym OS-ie został zepchnięty na piątą, ostatecznie skończył na trzeciej. Dużo liczb i Kuba Niemiec na najniższym stopniu podium w klasie RC4. Piotr Gazda na drugim odcinku zanotował piąty czas, co zepchnęło go na trzecie miejsce w generalce. Na następnym OS-ie Piotrek jednak wziął się w garść, przycisnął, wskoczył z powrotem na drugie miejsce i nie oddał go aż do końca. Najszybszy w klasie RC4 okazał się być Marcin Pienkoś. Zawodnik Automobil Klubu wygrał 5 z 8 odcinków specjalnych i zameldował się na mecie niecałe 15 sekund szybciej od drugiego Piotra Gazdy. Podsumowując, Pienkoś zgarnia maksymalne punkty i zasiada na fotelu lidera klasy RC4. Czas na klasę RC3, czyli najmocniejsze ośki. Ujęcia pochodzą z trzeciego odcinka specjalnego, Podolany 2, bardzo znany wśród fanów wirtualnego ścigania. Tomek Natanek zaliczył świetny start memoriału. Na mecie OS-u, który Państwo widzą, kierowca jadący w barwach Killaz Motorsport był liderem klasy RC3. Przed ostatnim OS-em Natanek był drugi, jednak na ostatnich kilometrach rajdu Michał Górski był szybszy o 7 sekund. Kierowca AK Sport World Rally Team tym samym wskoczył na drugie miejsce w generalce, spychając bliźniaczą Hondę Natanka na trzecie. Zwycięstwo w RC3 powędrowało do Mateusza Schneiderskiego, który mimo przeciętnie pojechanego Power Stage'u nadal uplasował się na najwyższym stopniu podium 15 sekund przed jego rywalami. Dwóch zawodników Killaz Motorsport na podium memoriału. Na pewno przełoży się to na wzmocnienie ich pozycji w klasyfikacji zespołowej. Michał, dzięki wspaniałemu przejazdowi na ostatnim odcinku udało Ci się wskoczyć na drugie miejsce. Jakieś myśli po odcinku? Tak, generalnie pierwsza runda w WRPP, muszę powiedzieć, że była bardzo ciężka ze względu na panujące warunki. Na całe szczęście udało się na siódmym i bodajże ósmym odcinku specjalnym odrobić dość sporo czasu do Tomka, dzięki czemu finalnie wpadłem na drugie miejsce i muszę przyznać, że jednak warunki deszczowe nie sprzyjają moim umiejętnościom, dlatego też tutaj sobie wydaje mi się, dobrze poradziłem i udało się nadrobić ten czas i dziękuję oczywiście organizatorom za to, że zorganizowali tego typu turniej, a zespołowi za wsparcie i, no i liczymy na więcej. Schneiderski przed Górskim, Natankiem i Węglowskim. Tak prezentuje się topka klasy RC3.
klasa RC2, czyli auta R5 najnowszej specyfikacji. Ujęcia zostały nagrane na ostatnim odcinku przed przeniesieniem się do centrum Wiliczki o nazwie Sava 2. Był to jednocześnie czwarty OS Memoriału. Hubert Laskowski wykonał duży skok w klasyfikacji generalnej, mimo nie najszybszego początku, bo po 5 próbach był dopiero 8. Na 3 ostatnich odcinkach sytuacja zmieniła się jednak diametralnie, bo najmłodszy kierowca Tubi Rally RBR Team ukończył Memoriał na wysokim 3. miejscu. Całkowite przeciwieństwo takich przetasowań zaprezentował nam Marcin Pyszny, który przylepił się do drugiej lokaty tak ściśle, że przejechał cały Memoriał bez choćby jednej zmiany w tabeli. Jak zaczął, tak skończył. Drugie miejsce dla Automobil Klubu Polskiego WRT, 18,5 sekundy za zwycięzcą, którym okazał się Mateusz Koralewski, jeżdżący podobnie jak zajmujący 3. miejsce Hubert Laskowski w barwach Tubi Rally RBR Team. Mateusz wygrał 5 z 8 odcinków i nikt realnie nie mógł mu zagrozić. Jego przewaga nad rywalami z odcinka na odcinek stawała się coraz większa i finalnie zegar stanął na 18 sekundach i 52 setnych. W tej klasie to Tubi Rally RBR Team może świętować swój dublet na podium. Razem z Tubi Rally postanowiliśmy wystartować w tej rundzie. Chłopacy mi pomogli w ogarnianiu całego RBR-a tak naprawdę. No i po pierwszej pętli byłem na drugim miejscu, później już trochę starałem się ochłonąć, bo no warunki przesychały i już nie miałem takiego tempa dobrego, żeby atakować dalej. Także myślę, że udana runda za nami. Ostatecznie pierwsze miejsce w RC2 i czwarte miejsce w generalce. Pozdrawiam całe Tubi Rally i dziękuję chłopakom bardzo. 6 Fabii, 3 Volkswageny i samotna Fiesta, czyli top 10 klasy RC2. Teraz odcinek 5 o nazwie Wieliczka Rynek 1. W roli głównej klasa historyczna, grupa A i jej legendarne maszyny. Aż 4 z najszybszych 5 czasów należało do ikonicznych imprez GC8. Na najniższym stopniu podium zameldował się Maciek Mynarski, jeżdżący w biało-czerwonym malowaniu Automobil Klubu. Maciek wygrał aż 5 z 8 odcinków specjalnych, jednak błąd na drugim OS-ie kosztował go zbyt wiele, aby myśleć o zwycięstwie. Drugie miejsce wywalczył sobie Wojciech Anusiewicz z Tubi Rally RBR Team. Presja rywali depczących mu po piętach najwidoczniej dodała mu skrzydeł pomimo trudnych warunków. Anusiewicz kończy Memoriał 2 sekundy szybciej niż Mynarski i wskakuje na drugą pozycję. Najszybszym autem w klasie historycznej okazała się impreza Dawida Wieczorka, także ścigającego się pod banderą Tubi Rally. Dawid wykazywał dobre tempo i chociaż wygrał tylko 2 odcinki, w tym Power Stage, to zanotowało na mecie 8 sekund przewagi nad najszybszym z rywali. Jechało się dość nerwowo, tym bardziej, że Subaru lubi być podsterowne na nawrotach i ciasnych zakrętach, ale taka walka na sekundy dodaje dodatkowej właśnie koncentracji. Lubię też odcinki miejskie i te ostatnie OS-y leżały mi, więc nie popełniłem jakiegoś większego błędu i udało się dowieść fajny wynik. Bardzo dziękuję rywalom za walkę i do zobaczenia na następnej rundzie. Aż 7 imprez w top 10 i Wieczorek liderem historyków. To czas na klasę WRC. W wirtualnym rajdowym Pucharze Polski dopuszczone do udziału są tak zwane WRC sprzed 2011 roku, więc nie uświadczymy tu ani Fiest, ani Hyundaiów z dzisiejszymi pakietami aerodynamicznymi. Cofamy się o erę w rajdach i witamy tak sztandarowe pojazdy jak Citroen C4 czy Ford Focus Mark II. Ujęcia nagrywane były na odcinku numer 7 o nazwie Solne Miasto 1. Maciek Folta z AK Sport World Rally Team zaliczył świetny występ, pomimo presji, która spoczywała na jego ramionach. Sam kierowca wspominał o stresie towarzyszącym mu podczas jazdy w inauguracyjnej rundzie WRPP. Mimo napięcia Folcie udało się wywalczyć 3. miejsce. Na 2. miejscu Memoriał ukończył dwukrotny mistrz wirtualnych rajdowych mistrzostw świata VRC Tomasz Wach.
Barwy automobil klubu pięknie podkreślały linię jego wysłużonego Citroena C4. Weteran wirtualnych rajdów zanotował drugi czas na wszystkich 8 odcinkach, w związku z czym skończył na zasłużonym drugim miejscu. Zwycięzcą pierwszej rundy wirtualnego rajdowego Pucharu Polski został Adrian Klimas jadący Fordem Focusem. Kierowca Kila z Motorsport w płomiennym malowaniu zdominował opozycję, wygrywając wszystkie odcinki i finiszując memoriał mając 17,5 sekundy w zapasie. Ze względu na to, że rajd był bardzo krótki, staraliśmy się przede wszystkim unikać błędów i ten plan udało się wykonać w 100%. Jechaliśmy bezpiecznie, ale też szybko, udało się wykręcić kilka dobrych czasów, więc jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni. Bardzo dobry początek sezonu, komplet punktów, o pełną pulę będziemy walczyć też w Świdnicy, chociaż nie będzie łatwo, bo konkurencja jest naprawdę bardzo mocna. Najszybszą piątkę uzupełniają Mateusz Przyszlakowski i Damian Trzciński, rozdzieleni o mniej niż sekundę. Reguły klasyfikacji zespołowej w WRPP mówią, że każdy zespół jest upoważniony do nominacji dwóch zawodników w każdej klasie, którzy zdobywają punkty dla danego teamu. I tak, po pierwszej rundzie WRPP liderem jest Automobil Klub Polski WRT. Drużyna z biało-czerwonymi malowaniami zgromadziła aż 146 punktów. 13 punktów za nimi jest drużyna, której barwami są niebieski i żółty, Tubi Rally RBR Team. Podium kompletuje biało-czerwono-czarny skład drużyny AK Sport World Rally Team ze 114 punktami na koncie. Dziękujemy za uwagę. Relację przygotował zespół virtualrally.eu w składzie Marcin Pyszny, Artur Hazuka oraz Michał Idzikowski. Dziękujemy także wszystkim osobom, które wysłały nam nagrania. Bez Was realizacja tego materiału byłaby niemożliwa. Do usłyszenia już niebawem, bo za rogiem Rajd Świdnicki. Już 27 kwietnia w wirtualnym rajdowym Pucharze Polski.